Silent Fox, Stalker. Czyta Easy Going Dubber. Rozdział pierwszy. Pogoń. Stalkerzy zaczęli biec jak najszybciej się dało. Zbliżała się noc, musieli dobiec do obozu i tam poczekać do rana. Noc w tym obszarze zony bywała niebezpieczna. Hans, ile jeszcze nam zostało drogi? Hans szybko spojrzał na teren wokół niego i dostrzegł z daleka światła ognisk. Już prawie jesteśmy, Tola. Wytrzymaj. Jeszcze trochę. Za chwilę będziemy na miejscu. Noc nadeszła bardzo szybko. Stalkerzy włączyli latarki i biegli dalej. Nagle coś walnęło w ziemię z ogromną siłą. Tola się potknął o gałąź i skręcił sobie nogę. Kurwa, Hans, pomóż mi! Hans rzucił się w stronę Toli i pomógł mu wstać. Tola krzyknął z bólu i upadł na ziemię. Hans podniósł go i zaczął jak najszybciej zmierzać do schronienia. Gdy byli już przed wejściem, nagle z krzaku wyskoczył wilk, rzucił się na Hansa, a ten upadł na ziemię razem z Tolą. Hans wyciągnął pistolet z kabury i pociągnął za spust. Pocisk trafił prosto w głowę zwierzęcia. Hans doczołgał się do Toli, sprawdzić, czy nic mu nie jest. Tola leżał cały, obolały na ziemi. Stalker podniósł towarzysza i doszedł do wejścia. Gdy już przekroczyli bramę, nikogo w środku nie było. Hans, zdziwiony, że nikt nie pełni warty, położył Tolę pod murkiem. Przeładował swoją 1911 i wyciągnął nóż myśliwski. Podszedł do drzwi dużego betonowego budynku. A tam było pusto, ale za to wszędzie krew i leżało ciało jakiegoś człowieka. Hans podszedł do ciała, a te drgnęło. Musisz stąd uciekać, powiedział nieznajomy. Co tu się stało? Pyta Hans. To coś zaatakowało nas. Było ich dużo. Nie mieliśmy szans. Mężczyzna zaczął krztusić się krwią. Nagle z ciemnego rogu wyszły jakieś zmutowane kreatury. Były zdeformowane. Ich skóra była koloru brązowego, ich twarze miały przekrwione oczy i zęby, ostre i niewiarygodnie duże, sięgające aż do powiek. Stwory zaczęły się zbliżać nieśpiesznym krokiem w stronę Hansa. Uciekaj! Krzyknął mężczyzna. Hans, wycofując, potknął się i uderzył głową o ścianę. Zakręciło mu się w głowie. Nagle usłyszał wystrzały i krzyk Toli, a potem dźwięk rozrywanego mięsa. Tola został rozszarpany przez to coś. Nic z niego nie zostało. W powietrzu unosił się zapach świeżej krwi. Hans wycelował. Oddał 4 strzały, którymi spudłował i trafił w ścianę. Dla Hansa nadziei już nie było. Wiedział, że nikt go nie uratuje. Wyciągnął więc granat z kamizelki. Wyciągnął zawleczkę i spojrzał na mutanty. Zdechniecie razem ze mną, powiedział. Po czym rozległ się ogromny wybuch, zwalając połowę budynku. Rozdział drugi. Ocalony. Budynek się zawalił. Hans, przygnieciony gruzem, konał. Nagle zza krzaków wyłoniła się grupa stalkerów, dobrze uzbrojona i wyposażona. Patrzcie na tego śmiecia, jak kona. Może skrócimy jego męki? Powiedział jeden z nich. Niech umiera w agonii, po co marnować nabój na niego? Powiedział drugi. Hans leżał i nie mógł się ruszyć. Był w szoku. Czemu granat go nie rozerwał na kawałki? Spojrzał na rękę, w której go trzymał. Ręka była rozszarpana, widać było resztki kości wystającej z jego ręki. Rana obficie krwawiła. Ręka nadawała się tylko do amputacji. Ale skąd wziąć w zonie chirurga? Hans nie martwił się o to. Był przekonany, że zaraz zarobi kulkę w łeb.
Dobra, chodźcie stąd, szkoda czasu, i tak jesteśmy spóźnieni. Odparł jeden z nich. Załatwię cię, jak wrócimy, o ile się tu nie wykrwawisz, albo nie zeżre cię jakiś wybryk natury. Odpowiedział trzeci. Ruszyli dalej przed siebie. Hans stracił przytomność. Rozdział trzeci. Nowi przyjaciele. Hans obudził się w drewnianej chatce na bagnach. Leżał w łóżku. Jego wszystkie rzeczy były na biurku w drugim końcu pokoju. Za drzwiami było słychać dźwięk przewracanych rzeczy i odgłosy rozmowy. Hans popatrzył się na straconą rękę. Była starannie zabandażowana i zszyta. Nagle otworzyły się drzwi sąsiedniego pokoju. Wszedł stalker i dziwny mężczyzna. Był dość otyły i miał gładko ogoloną czaszkę. Był ubrany w białą koszulę i kremową kamizelkę, na której miał różne dziwne urządzenia. Na jego nosie były duże okulary ze szkłami. Szkła były ułożone jak teleskop, tyle że na odwrót, od największego do najmniejszego. Witam, nazywam się Lebiediew. Dla przyjaciół Leb. Miło mi cię gościć w mojej kryjówce, powiedział. Hans nie mógł oderwać wzroku od zamaskowanego stalkera. A tak, zapomniałem ci przedstawić. To jest Liz, powiedział Leb. Liz podał rękę Hansowi w celu przywitania się. Masz szczęście, chłopie, że cię wyciągnąłem, bo inaczej już byś tam leżał martwy. Odpowiedział Liz. A właśnie, prawie bym zapomniał. Gdzież ja to mam? Szybko odparł Leb. Skonstruował dla ciebie protezę. Jest praktycznie taka sama jak normalna ręka, tylko że metalowa. Odparł w żarcie Liz. Lebiediew przyniósł swoje arcydzieło i zainstalował na ręce Hansa. Hans poruszył swoją nową ręką. Oglądał ją, zaciskał, przekręcał. Był zdziwiony geniuszem takiego człowieka. Mam nadzieję, że ci się podoba, odparł Leb. Dziękuję, jak mogę się odwdzięczyć? Spytał Hans. Mamy taki jeden malutki problem, odparł Liz. Musimy zbadać stare magazyny ze sprzętem dla armii. Do tego są potrzebne co najmniej dwie osoby, odparł Leb. Mamy sprzęt potrzebny, by stamtąd wyjść cało, ale no nie mamy ludzi, powiedział Liz. Nie możecie pójść razem? Spytał Hans. Leb się stąd nie rusza i nie nadaje się na takie akcje. On tworzy potrzebne rzeczy z niczego. Daj mu złom, zrobi ci prowizoryczny karabin, zażartował Liz. A czemu tak w ogóle nazywasz się Liz? Spytał Hans. Zadajesz za dużo pytań. Odpocznij, a jutro ci wszystko wyjaśnimy. Odparł ze spokojem Liz. Rozdział czwarty. Magazyny. Dobra, Hans, słuchaj teraz uważnie, bo nie będę powtarzał. Wchodzisz do magazynów i szukasz jakichś przydatnych rzeczy, wiesz, broń, amunicja, jedzenie, latarki i leki. To, co się nadaje jeszcze do użytku, powiedział Liz. No dobrze, a ty gdzie będziesz w tym czasie? Odparł Hans. Liz zdjął swój wypchany po brzegi plecak i odczepił karabin snajperski. Ja będę siedział tu i osłaniał ci dupę, podczas gdy ty będziesz grzebał w magazynach, powiedział Liz. Mam nadzieję, że przez przypadek mnie nie odstrzelisz, prawda? Odparł Hans. Spokojnie, nie ostrzelę, bo kto przyniesie tę cacka z magazynu? Powiedział Liz, śmiejąc się pod nosem. Gdy Hans dotarł do jednego z magazynów, spojrzał w stronę, gdzie leżał już przygotowany z okiem w lunecie Liz. Ten mu pomachał, że jest gotów. Hans odbezpieczył swoje AK i wszedł do środka. W magazynie panowała prawie zupełna ciemność. Idąc wolnym krokiem, rozglądał się na boki. W magazynie było pusto.
Postanowił przeszukać resztę pomieszczeń. Podszedł do metalowych, zardzewiałych drzwi, mając nadzieję, że da się je jeszcze otworzyć. Pociągnął lekko za klamkę, ale drzwi nawet nie drgnęły. Pociągnął jeszcze raz, ale mocniej. Drzwi zaskrzypiały i lekko się uchyliły. Hans spojrzał przez szparę, czy jest tam coś wartego uwagi. W pomieszczeniu, do którego chciał się dostać, panowała zupełna ciemność. Hans pociągnął z całej siły drzwi, które z głośnym piskiem się otworzyły na oścież. Hans włączył latarkę i wszedł do środka. Idąc długim korytarzem, mijał masę bocznych pomieszczeń. Hans wyczuwał czyjąś obecność, jakby ktoś go obserwował. Idąc dalej, usłyszał szelest. Stanął, jak wryty, i patrzył się w kierunku, z którego dobiegł dźwięk. Serce biło mu coraz szybciej, a w głowie zaczęły się pojawiać najstraszniejsze scenariusze. Wiedział, że jeśli tego nie sprawdzi, to coś może mu przysporzyć problemów w drodze powrotnej. Ścisnął więc karabin w dłoniach, wszedł do małego pokoiku. W środku, na podłodze pod ścianą, leżał poszarpany materac, a na nim czerwone plamy. Na ścianie widniały jakieś dziwne znaki, rysunki. Wszystko było nieczytelne. Hans wiedział, że nie jest tu sam, więc postanowił jak najszybciej przeszukać resztę magazynu i spieprzać z tego miejsca. Po 20 krokach przed oczami Hansa ukazały się metalowe drzwi. Pociągnął energicznie klamkę. Drzwi otworzyły się bez problemów. Hans wszedł do pomieszczenia, do środka przedostał się mały promień światła, który padał na drewnianą skrzynię. Hans rozejrzał się po pokoju. W środku było pełno rozmaitych rzeczy, śpiwory, tuszonka, woda, amunicja, nawet plecaki i kamizelki. Hans wziął jeden z plecaków i zaczął pakować przedmioty. Gdy już spakował cały plecak, podszedł do skrzyni. Była zamknięta na dużą srebrną kłódkę. Hans chciał przestrzelić ją, ale wiedział, że narobi niepotrzebnego hałasu. Rozejrzał się po pomieszczeniu i szukał czegoś, co mogłoby posłużyć do jej otwarcia. Przeszukał całe pomieszczenie, ale nic nie znalazł. Dobra, przestrzelę tę cholerną kłódkę, powiedział szeptem Hans. Wycelował swoim AK i puścił krótką serię. Klamka rozsypała się na drobne kawałki. Hans szybko otworzył skrzynię, a w niej leżał nowiutki karabin Groza z 4 magazynkami oraz doczepiany granatnik. Hans nie mógł uwierzyć. Schował swoje AK do plecaka i wziął Grozę. Nagle usłyszał wystrzały dobiegające z zewnątrz i krzyki jakichś ludzi. W biegu złapał zapakowany drugi plecak i udał się do wyjścia. Gdy dobiegł, zobaczył tych samych stalkerów, którzy zostawili go na śmierć. Hans ukrył się za ścianą i przeładował Grozę. Wychylił się i puścił długą serię w ich kierunku. Dwóch z nich jak kłody padło na ziemię. Nagle, ze strony, gdzie ukrywał się Liz, dobiegł huk. Jeden z napastników oberwał prosto w czaszkę. Pozostali zaczęli się wycofywać do pobliskiego lasu. Hans szybko dołączył do Lisa i razem z nim udał się do kryjówki. Rozdział 5. Szpital. Hans wraz z Lisem szli przez ścieżkę prowadzącą koło opuszczonego szpitala. Budynek był cały podziurawiony i zarośnięty bluszczem. Okna były powybijane. Hans zastanawiał się, jakie rzeczy można by znaleźć w środku. Co ciekawego znalazłeś w magazynach? Spytał Lis. Parę magazynków, 5 puszek tuszonki i 4 butelki filtrowanej wody. Oraz ten karabin. Hans pokazał swoją grozę Lisowi. Myślałem, że znajdziesz więcej, ale nie jest źle. Chociaż masz nowy karabin, powiedział Lis. Jak myślisz, co mogło zostać w tym szpitalu? Z zaciekawieniem odparł Hans. Nie wchodźmy do środka, tam jest zbyt niebezpiecznie. Ale tam mogą być leki. Zamierzasz ryzykować życiem za parę opakowań jakichś tabletek? Przecież w budynku nikogo nie ma. Tak ci się wydaje. Ten szpital ma rozbudowane podziemne korytarze, a są one jak jakiś pieprzony labirynt.
Już wielu odważnych i doświadczonych stalkerów tam weszło i ślad po nich zaginął. Mówią, że jak wejdziesz do labiryntu, zaczynają cię prześladować jakieś istoty, które jakimś dziwnym sposobem wpływają na twój mózg, robiąc z niego totalną papkę. Ponoć popadasz w obłęd i zachowujesz się w sposób nienaturalny. Raz słyszałem, jak podróżny handlarz o ksywce Siwy mówił, że widział takiego jednego. Oczy tego człowieka były puste, skóra blada jak trup. Siedział twarzą do ściany i wypowiadał w kółko niezrozumiałe słowa, powiedział Lis. Ale jak on wydostał się z labiryntu? Mówili, że podążał za szczurami, które wybiegły na powierzchnię. Gdzie on jest? Już nie żyje. Trzymali go w izolatce w obozie na północy. Dawali mu jeść i pić, ale w nocy dostał silnych drgawek i zaczął wymiotować krwią. Robili wszystko, by go uratować, ale nie zdołali. Hans od opowieści Lisa dostał gęsiej skórki. Więc lepiej nie ryzykować. Odparł Hans. Stalkerzy dotarli do domku na bagnach. Przywitał ich palący fajkę Leb. I jak poszło? Macie coś ciekawego? Tylko amunicję i jedzenie, powiedział Lis. Widzę, że nasz nowy przyjaciel znalazł nową zabawkę. Odparł Leb, patrząc się na karabin Hansa. Hans przewiesił swój nowy karabin przez ramię i wszedł do środka. Leb ściągnął ostatniego bucha i wyrzucił kiepa. Siedzieli w domku do wieczora i rozmawiali o planach na jutro. Gdy zapadł zmrok, Lis wyszedł pełnić wartę, a Hans i Leb poszli spać. Rozdział 6. Przeszłość Lisa i nowe zadanie. Hans obudził się po ciężkiej nocy. Był już ranek. Wstał, wyszedł z pokoju, a tam siedział Leb i majsterkował coś przy stole. Gdzie Lis? Spytał Hans. Poszedł na zwiady, a przy okazji po zapasy i złom. Czemu on nazywa się Lis? Leb odwrócił się w stronę Hansa i wziął głęboki wdech. Kiedyś nazywał się Dimitri, był najemnikiem, zresztą najlepszym w swoim fachu. Potrafi odstrzelić gościa z odległości 3 kilometrów i jeszcze trafi przy tym prosto w głowę. A ksywkę Lis zawdzięcza temu, że parę lat wcześniej wymordował cały 25-osobowy oddział komandosów. Zarżnął ich nożem, nie zostawił po sobie żadnych śladów. Poza tym porusza się bezdźwięcznie i dysponuje niewyobrażalnym sprytem oraz jest niezwykle szybki. Jest jak maszyna do zabijania, jak jednoosobowa armia. A dlaczego ma na twarzy bandaże? Z zaciekawieniem spytał Hans. Miał kiedyś żonę, która myślała, że ten ją zdradza. Wtedy Lis miał zlecenie na szefa mafii, więc wynajęła detektywa, który go śledził. Detektyw ruszył za Lisem do miejsca, gdzie on zastrzelił mafiozów. Powiadomił jego żonę. Dimitri wrócił do domu. Wtedy żona oblała jego twarz silnym kwasem. Jego twarz zaczęła się topić, ale na szczęście nie oberwał w oczy. Jego żona zadzwoniła na policję, ale ten zdołał uciec jak najdalej się dało. Aż w końcu trafił tutaj. A jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie? Spytał Hans. Siedziałem wtedy w warsztacie i czyściłem moje MP5, gdy nagle usłyszałem jakiś stukot do moich drzwi. Więc podszedłem z przygotowanym pistoletem maszynowym i ostrożnie je uchyliłem. Moim oczom ukazała się spalona twarz. Poprosił mnie o pomoc. Nie mogłem patrzeć, jak cierpi, więc go przygarnąłem. Teraz jest dla mnie jak brat. Lis wrócił z wyprawy. Przyniósł stare, ledwo działające radio i części zamienne do AK. Leb, naprawisz to? Spytał się Lis. Się zobaczy, co się da z tym zrobić. Jest szansa, że uda się nam skontaktować ze stalkerami z południa, niedaleko opuszczonego miasta. Mają tam obozowisko.
Słuchajcie, następnego dnia wyruszycie się z nimi zobaczyć. Pytajcie o gościa o ksywce Jericho. Jest ich przywódcą. Powiedzcie, że przesyła was Lebediew. Jeśli uda się naprawić to radio, to powiedzcie, żeby się ze mną skontaktował. Rozdział 7. Nowe niebezpieczeństwo. Hans i Liz szli przez pole, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Nagle z oddali usłyszeli głuchy szum. Był coraz głośniejszy z każdą chwilą. Nagle zza drzew wyłonił się helikopter wojskowy. Na ziemię! Krzyknął Liz, pociągając Hansa ze sobą. Helikopter był dobrze wyposażony. Leciał w stronę miasta. Liz i Hans leżeli jeszcze kilka minut na ziemi po jego przeleceniu, wysłuchując, czy jeszcze coś nie nadciąga. Potem wstali i poszli dalej. Skąd tu do cholery helikopter i to jeszcze wojskowy? Odparł Hans. To zwiastuje tylko jedno. Mianowicie, mamy przesrane. Wygląda na to, że do zony wkroczyli wojskowi. Wojskowi? A co oni tutaj mają robić? Nie wiem. Jak dojdziemy do obozu, to może dowiemy się czegoś od Jericha. Ile nam jeszcze drogi zostało? Spytał Hans. Około 10 kilometrów. Późną nocą powinniśmy być na miejscu. Nie lepiej rozpalić ognisko i rano wyruszyć dalej? No dobrze, tak zrobimy, tylko musimy zejść z tego cholernego pola. Jak myślisz, gdzie będziemy nocować? Myślę, że przed wejściem do miasta, odpowiedział Liz. Musimy się spieszyć, bo zaraz się ściemnia, a na otwartym terenie jesteśmy widoczni jak na tacy. Poza tym musimy jeszcze rozpalić ognisko. Po 2 godzinach spokojnego marszu Hans i Liz dotarli do miasta. Miasto było opustoszałe, budynki były na wpół zburzone. Wieżowce wyglądały, jakby miały się zaraz zawalić. To pozostałości po mieście, powiedział Liz. Coś tu może nas zabić? Nie licząc wrogo nastawionych stalkerów, to mutanty. I tak musimy mieć oczy dookoła głowy. Stalkerzy dostrzegli duży porośnięty bluszczem drapacz chmur. Weszli do środka, a tam panował bałagan. Krzesła leżały poniszczone na ziemi. Hans włączył więc latarkę, odbezpieczył grozę i skierował się razem z Lisem w stronę schodów na wyższe piętra. Gdy dotarli na 4. piętro, Lis powiedział: dalej nie idziemy, stąd mamy dobrą widoczność. Kto pełni wartę? No, dzisiaj mogę ja. Stalkerzy poczekali do zmroku. Rozpalili ognisko. Hans poszedł spać, a Liz usiadł pod ścianą i czekał aż do rana. Rozdział 8. Młodzi stalkerzy i obóz Jericho. Liz leżał pod ścianą, przesypiając. Nagle obudził się Hans. Był ranek. Nie gadaj, że nie zmrużyłeś oka przez całą noc, powiedział zdziwiony Hans. A co miałem robić? Gdybym zasnął, to moglibyśmy się już nie obudzić. W takim razie nie możemy iść. Jesteś zbyt zmęczony. O mnie się to nie martw. Jedna nieprzespana noc nic nie zmieni. Dla mnie to pikuś. Skoro tak uważasz, to co, idziemy? No idziemy, musimy dotrzeć do obozu Jericha, powiedział Liz. Stalkerzy wyszli z budynku, ich oczy oślepił blask słońca. Poczuli, że ten dzień się ładnie zapowiada. Hans i Liz podążali przez zniszczone miasto. Rozglądali się na boki. Nagle zza zakrętu wyłoniła się 4-osobowa grupa stalkerów uzbrojonych w AK. Widać było po nich, że to nowicjusze. Nie trzymali szyku, szli nie rozglądając się. Oho, mamy towarzystwo, odparł Liz. Co robimy? No ja, szykujemy zasadzkę. No ale poradzimy sobie z taką grupą? To nowicjusze, byliby martwi, zanim by się ogarnęli, z której strony padły strzały, powiedział Liz. Stalkerzy weszli do opuszczonej kawiarni. Szybko rozglądnęli się, czy nic w niej nie mieszka. Było czysto.
Lis schował się za rogiem drzwi, a Hans w kuchni za ladą. Czekali, aż nadejdą. Lis znalazł na ziemi monetę, wyrzucił ją za drzwi kawiarni. Pieniądz wydał z siebie brzydęk. Nowicjusze stanęli z celownikiem przyłożonym do oka. Powoli podchodzili do drzwi. Cała czwórka weszła z głośnym hukiem do kawiarni. Lis położył plecak na ziemi, zamknął drzwi wejściowe i poderwał się i zaczął biec w ich kierunku. Zrobił ślizg pod stołem, podciął jednego nogami. Jeden z nowicjuszy głucho rąbnął o ziemię. Szybko wstał, podniósł najbliższe krzesło i uderzył drugiego. Krzesło się złamało, drugi także leżał obolały na ziemi. Następnie chwycił butelkę przy ladzie i rąbnął w głowę następnego. Szklanka rozsypała się w drobny mak. Zza pleców wyciągnął dwie berety i wycelował w ostatniego. Hans! Krzyknął Lis. Hans wyskoczył zza rogu z przygotowaną grozą. Ostatni stalker rzucił swoje AK na ziemię. Położył ręce na kark, ukląkł i zaczął błagać o litość. Kim wy jesteście? Spytał Hans. Jesteśmy nowymi zwiadowcami od Jericha, odparł stalker. Jest tu jeszcze ktoś? Nie, nie, jesteśmy tylko my. Dobra, słuchaj, zaprowadzisz nas do niego. Dobrze, zrobię wszystko, tylko nie róbcie mi krzywdy. Pomóż powstać swoim kolegom i ruszajmy w drogę. Stalker z ulgą opuścił ręce i podbiegł do swoich kolegów. Pomógł im się pozbierać. Nie musiałeś tak ostro, powiedział Hans. Co ostro? Spytał Lis. No ich tak załatwię, przecież ledwo co żyją. To nie są małe dzieci, muszą się przyzwyczaić. Równie dobrze mógłbym im połamać ręce i nogi i zostawić na zewnątrz kawiarni. A co jeśli nas wykiwają? Jak to uczynią, to zarobią kulkę w łeb. Można im ufać? Byliby debilami, gdyby nas okłamali. Wiedzą już, że z nami nie mają szans. Odparł Lis. Cała grupa wyszła z kawiarni. Nowicjusze szli przed nimi, robiąc za przewodników. O zachodzie słońca cała grupa dotarła do obozu. Gdy zbliżyli się do wejścia, zostali przywitani przez lufy karabinów wymierzonych w ich stronę. Nagle z tej dżungli karabinów wyłonił się gość, dość wysoki, gładko ogolony, z włosami spiętymi w kitę. Miał kurtkę, a na niej kamizelkę, długie spodnie w kolorze moro i glany. Kim wy do cholery jesteście, że macie odwagę atakować moich ludzi i jeszcze tu przychodzić? Spytał. Przysyła nas Lebiediew. Szukamy gościa o ksywce Jericho. Krzyknął Lis. A więc to wy mnie szukacie. Sławny na całą zonę Lis. A to kto? Nazywa się Hans i jest moim nowym towarzyszem. Dobra, chodźcie do namiotu, to pogadamy. Opuścić broń. Odpowiedział Jericho. Cała trójka weszła do namiotu. Panował tam porządek, a na środku stał duży stół. Na nim zaś mapa zony. Macie radio? Spytał Hans. Mamy, a co? Odparł Jericho. Musimy się skontaktować z Lebem. Znacie częstotliwość? Tak, tak, powiedział Hans. Jericho włączył radio, ustawił kanał i sprawdził, czy jest sygnał. Halo, halo, tu Jericho. Leb, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Odparł Leb. Dobra, panowie, możecie już iść odpocząć. Moi ludzie zaprowadzą was do wolnego namiotu. Zrzemnijcie się, jeśli macie ochotę, a jak będziecie potrzebni, to po was przyjdę. Rozdział 9. Obrona obozu. Hans leżał na łóżku polowym, rozmyślając, co będzie dalej. Nagle do namiotu wbiegli ludzie Jericha. Ubierajcie się szybko, nie mamy dużo czasu, powiedział jeden z grupy. Ale co się dzieje? Spytał Hans. Pieprzeni wojskowi zaatakowali nas. Ruchy, ruchy! Hans i Lis szybko ubrali kurtki, zabrali broń i wyszli z namiotu. Na zewnątrz panował chaos. Wszyscy biegali z workami z piaskiem, inni brali z namiotu służącego za magazyn ciężkie karabiny maszynowe DS-39 z czasów radzieckich. Inni biegali ze skrzynkami z amunicją i apteczkami. Ze sztabu wyszedł Jericho i zaczął powiązać swoich ludzi.
Hans i Liz stali w środku tego zamieszania, zupełnie nie wiedząc, w co mają włożyć ręce. Michał, daleko są? Spytał Jericho. Jakieś 2 kilometry od nas, panie pułkowniku, krzyknął Michał. Wszystko przygotowane do obrony? Krzyknął Jericho. Kilku ludzi zasalutowało. Tak jest, sir. Hans i Liz stali dalej jak słupy soli i przyglądali się sytuacji. Jericho zwołał wszystkich swoich ludzi. Dobra, chodźcie tu. Słuchajcie, przed nami wielka bitwa. Nie dajcie się tym jebanym żołnierzykom dorwać. Przeciwnik jest od nas 2 kilometry stąd. Nie wiadomo, czy nie mają helikopterów i czołgów. Ale my wygramy. A wygramy dlatego, że jesteśmy braćmi. Pokażemy im, że tak łatwo się nas nie pozbędą. A teraz idźcie. Idźcie zająć swoje stanowiska i walczcie do końca. Na pochybel, skurwysynom. Krzyknął Jericho. Rozdział 10. Trudno mi mówić o tym, co było dalej. Dałbym sobie odciąć drugą rękę, że nadchodził wtedy potężny sztorm albo piekło na chwilę się otworzyło. To, co wziąłem za gromy błyskawic, było w rzeczywistości pociskami i ładunkami wybuchowymi. Wojskowi zrobili wyłom w naszej obronie. Dużo ludzi zostało przeszytych kulami. Obrona padła, musiałem oddać broń. Związali mnie i ustawili wraz z innymi do rozstrzelania. Z pomocą przyszedł nam Jericho, który pojawił się na pustym placu nie wiadomo skąd. Byli odsłonięci i zginęli. On też. Jeden człowiek. Nie zatłucze całego oddziału naraz, ale Jericho zabrał znaczną jego część na wycieczkę poza światach. Adrenalina i intuicja zrobiły swoje. Pomogła nam przetrwać. Wyczułem, że mamy okazję zwiać i w tym samym momencie poderwaliśmy się na nogi. Zaczęliśmy biec w kierunku wzgórza. Czekał tam Liz. Przez chwilę spanikowałem, bo celował we mnie rocket launcherem. Wystrzelił, jednak pocisk przeleciał mi tuż nad głową. Powalił na ziemię grupę wojskowych, którzy ruszyli w ślad za nami. Zrezygnowaliśmy z dociekiwań, po której stronie było więcej ofiar i udaliśmy się do domku na moczarach. Przybywając na miejsce, wyczuliśmy w powietrzu zapach spalenizny. Coś było nie tak. Jacyś bandyci dorwali Leba na tym odludziu. Pokiereszowali go, zostawiając na śmierć, a dla pewności podpalili dom. Zdążyliśmy się z nim tylko pożegnać. Na krzyżu zawisła maska gazowa. Zgodnie z legendą Zony, 3 naboje, które zostawiliśmy na grobie Leba, powinny odkupić jego winy. Liz wpadł w szał. Nie przeszkodziło mu zmęczenie, zwiastująca deszcz pogoda. Nic go nie spowalniało na drodze do zemsty, jaką pragnął wymierzyć. Liz ich dorwał. Przygotował do rytuału zemsty poprzez ogłuszenie i związanie. Domek, w którym postanowili odpocząć, stał się ich kaźnią. Torturował jednego po drugim, zwieńczając los każdego obrzydliwą śmiercią. Pamiętam, zanosiłem ich kolejno, gdy on krzyczał następny. Ostatni z całej szóstki jakimś cudem się uwolnił. Chwycił pistolet. Bardziej jednak zadziwił nas swoim sprytem, gdy strzelił sobie w łeb. Masakra dobiegła końca. Liz zmienił bandaże, brudne od krwi rzeźmieszków. Ze spaloną twarzą wyglądał pod nimi jak żywy trup. Kieliszek wódki pomógł zapomnieć o śmierci Leba, któremu też zawdzięczałem życie. Ale Zona nie czeka, aż się w niej zestarzejesz. Przez radiostację należącą wcześniej do bandytów dostaliśmy info, że nadchodzi emisja, czyli huragan promieniowania, który na pewno nas zabije, jeśli nie znajdziemy porządniejszego schronienia. Naszym celem stał się Kornstadt, bezpieczna przystań, jak się wtedy dowiedziałem.
W trakcie podróży na prośbę Lisa opowiedziałem, jak to, czując się odrzuconym przez społeczeństwo poza zoną, wraz z moim przyjacielem trafiliśmy właśnie tutaj, chcąc zacząć wszystko od nowa. Trawa sięgała nam wtedy aż po pas. Anomalie są niewidoczne, ale Lis jakimś cudem wyczuł ich początek i w ostatnim momencie mnie zatrzymał. Nasz sposób poruszania się zaczął polegać na rzucaniu śrubek przed siebie i sprawdzeniu, czy nie spłoną one jak pochodnie pod wpływem punktowej anomalii. Gdy tak się nie działo, szliśmy w ich miejsce i powtarzaliśmy czynność aż do momentu, kiedy opuściliśmy pole, naładowane tymi przeklętymi anomaliami. Nagle włączyły się syreny alarmowe zwiastujące emisję. Zakręciło mi się w głowie, nogi się pode mną ugięły. Lis powiedział, że przyjąłem za dużą dawkę promieniowania podczas przedzierania się przez anomalię. Każda chwila przybliżała nas do huraganu. Lis wziął mnie więc na plecy i popędził w kierunku schronienia. Straciłem przytomność. Obudziło mnie ciepło ognia i głos Hansa, który podał mi coś na chorobę popromienną. Rozdział 11. Dziennik Leba. Mogę zobaczyć dziennik? Pewnie. Lis podał otwarty dziennik Hansowi. Poczytaj sobie, ja przez ten czas pochowam rzeczy. Hans przewracał kartki, podziwiając geniusz Leba. Nagle natrafił na stronę, która go zaciekawiła. Opowiadała o przyjściu Leba do zony. Czujesz? Tę atmosferę niebezpiecznego nowego świata. Piękną zonę, która czeka, by ją poznać od nowa. Ja to czuję, więc muszę iść. Iść, żeby znaleźć to, czego zawsze szukałem. Czy to miłość? Nie, na pewno nie. Może głód przygody? Może tak, ale nie wiem. Wiem, że muszę iść przed siebie i się nie odwracać. Zapomnieć o przeszłości. Teraz liczy się tylko dziś, bo nie wiem, czy do jutra przeżyję w tym napromieniowanym świecie. Tak, muszę iść, szkoda czasu, nie mogę zostawić rodziny, znajomych, ale muszę, więc idę. Nie wiem, gdzie idę, gdzie zmierzam, po prostu idę. Zapomnieć. Muszę o wszystkim, co mnie spotkało w przeszłości, tak liczy się tylko dziś. Ciesz się dzisiejszym dniem, przyjacielu, bo kolejny może nie nadejść. Rozdział 12. Droga przez piekło. O czym to ja wam... A tak. Kontynuując naszą wędrówkę przez dawną drogę, a ówczas mokradła, natknęliśmy się na jebanego krakena, który omal nie pozbawił życia Lisa. Walkę stoczyliśmy w wodzie. Tak więc po nierównej potyczce z resztek ciała, jakie po nim zostały, można byłoby wnioskować, że nie głodował przed naszą wizytą. Dalej było Ravenholm, piekło na tym padole łez, gdzie żyją ghule, czyli robotnicy, którzy zmutowali po wybuchu reaktora, nad którym wówczas pracowali. Piękna księżycowa noc, zepsuta przez mlaski, charczenia i dźwięk rozrywanego mięsa. Raz prawie stałem się udziałowcem tych dźwięków. Od drugiego razu ocalił mnie z wieży kościelnej snajper, który gestem dłoni oznajmił, że jest pokojowo nastawiony. Kościół wydawał się być dobrym schronieniem. Przed wejściem do katedry zostawiliśmy wraz z Lisem górę, na pewno już, martwych ghulów, wcześniej zwabionych hałasem wystrzałów i śmierci swoich promiennych kompanów. W świątyni było więcej stalkerów. Były także miotacze płomieni.
Pokrzepiającym okazał się być widok starego księdza, trzymającego dwururkę przyozdobioną różańcem. Alleluja. Z racji, iż ksiądz i jego parafia okazali się być fanatykami, Lis przedstawił się pod imieniem Jakub. Szczerość mogłaby się okazać zgubna dla nas obu ze względu na sławę jego zbrodniczej natury. Jeszcze nie wiedzieliśmy, w co się wpakowaliśmy do momentu, gdy zaczepił nas najemnik, który także wpadł tylko przejazdem, a za sprawą fanatyków tkwił tu już dobry tydzień. Dał nam info o podziemnych tunelach, przez które moglibyśmy się wydostać z tego kurwidołku, ale musielibyśmy współpracować, gdyż grasował tam twór, którego fanatycy określali mianem Nocnego Pomiotu. Do naszego wybawienia potrzebny był klucz, który ksiądz trzymał zamknięty w swoim pokoju. Lis wykradł go z łatwością. Najemnik i ja w tym czasie wywołaliśmy drobny pożar w kuchni, który odwrócił uwagę parafian. W podziemiach było paskudnie. Wszędzie walały się trupy i ślady wyrządzane przez to coś, co istotnie musiało straszyć parafian bardziej niż kchule na powierzchni. Postura potwora niedługo pozostawała w ukryciu. W tym samym momencie naszym oczom ukazał się właz z drabiną prowadzący na górę. Nasza nadzieja. Jakimś cudem dotarliśmy tam. Granat hukowy zatrzymał potwora jednak na krótko. Polubiłem Nikolaja, naszego towarzysza najemnika, ale panie świeć nad jego duszą, gdy to coś zerwało go w ciemność. Błagał o litość. Nie było dla niego nadziei, ale Lis rzucił mu granat. Nikolaj mógł z satysfakcją wepchnąć go do gardła kreatury i odszedł tak jak odchodzi stalker. Żegnajcie, towarzysze. To były jego ostatnie słowa. Piekło zostawiliśmy za plecami oświetlanymi przez srebrny księżyc. Gdy zrobiło się na tyle bezpiecznie, poszliśmy spać przy blasku smutnego ognia, nie odzywając się do siebie. W głowie miałem śmierć Nikolaja, ale sen długo nie koił bólu, gdyż Lis zbudził mnie lekkim, porannym kopniakiem. Wkroczyliśmy na tory kolejowe pokryte rdzą i mchem. Lis powiedział, że to najszybsza droga do naszego celu. Rozdział 13. Kornstrat. Miej oczy szeroko otwarte, bo nie marzy mi się dostać kulki w łeb, dlatego że nie byłeś uważny, powiedział Lis. A kogo tu możemy spotkać? Spytał Hans. Mutanty, wojskowych, bandytów oraz innych stalkerów. A nie wszyscy mają dobre zamiary, ale stalkerzy z Kornstratu mają specjalne odznaki na ubraniach. I tak trzeba uważać, bo nie wszyscy to są ci z Kornstradu. Zwykli przebierańcy liczący na szybki i łatwy zysk. Do nich podejdziesz, niczego się nie spodziewając, schowasz broń, a oni przywitają cię z serią z automatu lub strzałem z pompki. A po co im te odznaki? Widzisz, wolni stalkerzy od lat toczą zacięte walki z wojskowymi. Szwendają się po całej zonie, rekrutując nowych ludzi. Stalkerzy mają dużo gorszą sytuację niż wojskowi, bo nie mają praktycznie żadnej pomocy z zewnątrz. Tam główną siłą jest piechota. Rekruci są pozyskiwani tutaj. Rzadkie dostawy broni, amunicji oraz leków. Sprzedają artefakty oraz kupują sprzęt od handlarzy z czarnego rynku, którzy co jakiś czas przejeżdżają, ale ceny zasobów są totalnie zawyżone. Nie mają innego wyjścia, albo płacisz i wiesz, że przeżyjesz kolejny dzień, albo ten dzień może być twoim ostatnim. Nie na darmo, jak stalkerzy walczą z wojskowymi, to zabierają im wszystko, co się da, a wojskowi srają amunicją i mięsem armatnim. Nie brakuje im tego. Do tego mają helikopter, transportowce, a jest jeden punkt, dzięki któremu stalkerzy jeszcze żyją. Strzelają, kiedy wiedzą, że trafią. Doskonale znają ten teren i są zawzięci. Nie odpuszczają i przeganiają skurwieli tam, gdzie pieprz rośnie.
Po długiej i bezpiecznej drodze w końcu dotarli do swojego celu, do Kornsztradu. Był on otoczony betonowym murem z wieżyczkami, w których byli snajperzy. Przed wejściem była mała, odrapana budka oraz oddział strażników ze stacjonarnym stanowiskiem CKM. Gdy Hans i Liz podeszli bliżej, Liz dostrzegł, co to za karabin. Był to japoński Taisho 3 z rocznika 1914 o kalibrze 6,5 mm. Taśma nabojowa zawierała ich 30. Niezbyt dobre jak na nasze czasy, ale lepsze to niż nic. Stać, powiedział strażnik z wycelowaną w stronę Hansa i Lisa pompką. Spokojnie, chcieliśmy się spotkać z szakalem, powiedział spokojnie Lis. A ty kim jesteś? Spytał strażnik. Lis, mówi ci to coś? Strażnik się zamyślił, ale po chwili odpowiedział. Dobra, połóżcie pukawki na ziemi, odwróćcie się i ręce na głowę. Hans spojrzał na Lisa. Rób to, co każą. Tutaj oni rozdają karty. Powiedział Lis. Stalkerzy postąpili zgodnie z rozkazami. Strażnicy skonfiskowali ekwipunek. Idę do budki skontaktować się ze sztabem, a wy ich przypilnujcie. Jakby coś chcieli odpierdolić, zróbcie z ich jebany druszlak. Powiedział strażnik, który podniósł słuchawkę. Czego chcecie? Powiedział głos. Mamy tutaj dwóch gagatków, z czego jeden z nich przedstawia się jako Lis. Zarekwirowaliśmy im ekwipunek dla bezpieczeństwa. Lis, ach tak, ten najemnik. Co go tu sprowadza? No, chcę z panem porozmawiać. Dobrze, oddać im wyposażenie i wpuścić. Ręczę za nich. Tak jest. Strażnik wyszedł z budki, podszedł do swoich kolegów. Oddać im sprzęt i wpuścić, powiedział. Ale jak to? Spytał kolega. Normalnie, durniu, dowódca dał rozkaz wykonać. Tak jest? No, panowie, witamy w Kornsztradzie. Rozdział 14. Szakal. Kornsztrat. Czego tam nie było? Baraki z blachy, robiące zabary i sklepy, opustoszałe budynki przerobione na domy publiczne, zbrojownie i magazyny. Wszędzie kręcili się stalkerzy i ludzie. Dobra, Hans, idziemy do szakala, a potem możemy się tu odprężyć. Powiedział Lee, skierując głowę w stronę burdelu. Jak chcesz, ja bym się napił dobrej wódki. Stalkerzy metodą prób i błędów dotarli do siedziby szakala. Mieściła się ona w starym, betonowym budynku mieszkalnym. Musieli się wdrapać po schodach aż na czwarte piętro. Ujrzeli je całe, bez ścian bocznych. Było tam dużo miejsca, ale budynek nie był w najlepszym stanie. Szare blokowisko z grzybem i pęknięciami na ścianie. Na piętrze było wszystko, co potrzebne do zarządzania tym miastem. Na dużym stole znajdował się cyberblat z założoną mapą zony, radiostacja, mikrofon, pokaźnych rozmiarów stary laptop, półki z dokumentami i położony na biurku pistolet maszynowy Uzi. Wszędzie unosił się dym i smród taniego tytoniu. Przy cyberblacie stał dobrze zbudowany mężczyzna z gładko wygoloną czaszką i bliznami na twarzy. Po jego posturze można było podejrzewać, że konfrontacja z nim może skończyć się nieprzyjemnie. Ubrany w mundur, palił papierosa i niezbyt interesował się gośćmi. Przy jego dłoni opartej o cyberblat leżała popielniczka, z której wypadały kiepy. To wy jesteście ten Hans i słynny Lis? Spytał się palacz. A ty zapewne musisz być szakal, powiedział Lis. W rzeczy samej, towarzyszu, co was do mnie sprowadza? Zadał kolejne pytanie, wypuszczając dym.
pomoc w walce z wojskowymi, odparł Hans. Dobrze, ciekawie. Panowie, przechodziliście może przez obóz Jericho? Nie możemy się z nimi skontaktować od dłuższego czasu, a nie mamy jak wysłać ludzi, bo są za daleko. Ponownie Szakal zadał pytanie, gasząc końcówkę peta w popielniczce. Hans i Lis spojrzeli na siebie. To wy nie wiecie? Spytał się Lis. No ale o czym? Odparł Szakal. Obóz Jericho został zaatakowany przez wojskowych. Przeżyliśmy tylko my. Kurwa, to niemożliwe. Wojskowi byli dobrze przygotowani, to nie było przypadkowe spotkanie. Zaatakowali nas znienacka i z ogromną siłą. Ludzie Jericha nie mieli szans. A to gnidy. Jericho był jednym z lepszych dowódców. Oddał życie w walce. Dobrze, dziękuję za informację. Towarzysze, będziecie mi potrzebni. Tym razem ci pieprzeni wojskowi przesadzili. Zwołam dowódców i się naradzimy. Szykujcie się na wojnę. Wojnę o zonę. A teraz... Przyjdźcie jutro wieczorem. Teraz idźcie do baraków poszukać wolnej brydży. Do zobaczenia jutro. Rozdział 15. Ostatnia spokojna noc. Hans i Lis zostawili bagaż w barakach i poszli do baru. Był to piętrowy budynek z zabitymi deskami w miejscach okien. W środku było dość ciemno. Wszystko oświetlały naftowe lampy. Przy stolikach inni stalkerzy pili, grali w karty, zabawiali się z dziewczynami. Lis podszedł do stoliku barmana zamówić alkohol. Za ladą, co rzuciło się Hansowi w oczy, stała młoda, piękna dziewczyna o czarnych, długich włosach i niebieskich jak ocean oczach. Miała talię osy i zgrabne nogi. Stalker zastanawiał się, co tutaj robi taka piękność. Co podać? Spytała się dziewczyna. Butelkę wódki i dwa kieliszki, powiedział Lis. Może być wódka kozak? Tak, pewnie. Będzie 56 rubli. A macie może fajki? Mamy, to będzie 90 rubli. Lis położył na blacie 100 rubli. Reszta dla panienki. Przepraszam, że pytam, ale czy on... Wskazała palcem na Hansa. Ach tak, to mój przyjaciel. Przyszedł wraz ze mną. Przekazać coś? Niech po zamknięciu baru do mnie zajrzy. Nie ma problemu, przekażę. Chyba, że będziemy tak wstawieni, że w ogóle stąd nie wyjdziemy. Zażartował Lis. Dziewczyna się uśmiechnęła i zabrała pieniądze. Lis usiadł do stolika, gdzie siedział Hans. Przyjacielu, widzisz tę panienkę za ladą? Spytał Lis. Widzę, odpowiedział Hans, polewając do kieliszka. Chyba wpadłeś jej w oko. Lekko zaśmiał się Lis. A coś mówiła? Żebyś zajrzał do niej, jak bar opustoszeje. Hans spojrzał na dziewczynę. Jak myślisz, czego może chcieć? Spytał Hans z nadzieją w głosie. No jak to czego? Domyśl się, idioto! Zaśmiał się Lis i opróżnił kieliszek. Hans nalał następną kolejkę. Gdy nastał wieczór, tylko Hans i Lis zostali w barze. Dziewczyna sprzątała lokal, a pijany do reszty Lis opowiadał Hansowi kawały. Ale Hans ich nie słuchał. On patrzył. Patrzył na zgrabne ruchy dziewczyny, na pracę jej bioder. Wpadł w trans. Nagle Lis ucichł i powiedział. Dobrze, Hans, a ja już będę iść, bo muszę jeszcze trafić do łóżka. I tak zapewne ktoś będzie mi musiał pomóc. Wybełkotał pijany Lis i wziął flaszkę w rękę. Zaczął się kierować w stronę wyjścia. Alkohol zupełnie przetrzebił jego pamięć. Ale to, co najważniejsze, pozostało. Rozmawiali, to było pewne, tylko o czym? Powiedziała mu, że przybyła tutaj z ojcem. Tak, był poszukiwaczem artefaktów i prowadził ten bar. Umarł od napromieniowania, paskudna i powolna śmierć. Została tutaj zależna od baru i nastrojów jego gości. On jej powiedział o swoim początku w zonie. Wyraźnie ją to zaciekawiło, też pragnęła przygód. Co go podkusiło? Zaoferował jej
miejsce w ekipie, jeżeli tylko plan szakala się powiedzie. Ucieszyła się i nie spodziewał się, że w tej właśnie chwili, ale tak właśnie było. Pamięć go nie myli. Złożyła pocałunek na jego ustach. Delikatny i znaczący, ale to nie było zaproszenie do czegoś więcej. A przynajmniej nie na dzisiejszy wieczór. Pożegnali się. Potem trzeba było dotrzeć do baraków. Jak twierdzi Lis, dobry alkohol zbija promieniowanie, ale nie wspomniał, że wydłuża drogę. Ostatecznie dotarł do brydży i zasnął. Rozdział 16. Wielki dzień. Nastał ranek. Hans leżał i podziwiał blaszany, przykryty warstwą rdzy dach. Cały czas myślał o Tamarze. Tak miała na imię. Aż nagle usłyszał głos Lisa. Pobudka, czas na zebranie. Dzisiaj wielki dzień. Nie możemy się spóźnić. Stalkerzy zabrali swoje wyposażenie i ruszyli na zbiórkę. Gdy weszli do pokoju, wszyscy dowódcy oddziałów już tam byli. O, dobrze, że już przyszliście. Właśnie zaczynamy, powiedział szakal z uśmiechem na ustach. Wszyscy stali przy cyberblacie, czekając aż szakal zacznie. A więc tak, jak dobrze wiecie, nasz przyjaciel Jericho nie żyje. Jego obóz został zaatakowany przez wojskowych. Nie możemy tego tak zostawić. Ta walka trwa już parę lat. Teraz zniszczymy ich raz na zawsze. Mamy tajną broń, która zapewni nam wsparcie ogniowe i przebije mury. Jest to rosyjski czołg T-14. Załoga trzyosobowa, 48 ton stali. Armata gładkolufowa kalibru 125 mm i CKM 12,7 mm. Jest ukryty parę kilometrów stąd. Naboi do armaty nie mamy zbyt wiele, więc trzeba będzie korzystać z niego z rozwagą. Jeżeli stracimy czołg, prawdopodobnie nie mamy szans. Mamy jeszcze 4 wozy Hammer H1 oraz 12 kładów i około 400 ludzi. Nie są idealnie wyszkoleni, ale na polu walki powinni dać radę. Jak dotrzemy pod bazę, zaatakujemy z kilku stron. Zadaniem czołgistów będzie zniszczenie muru. Wtedy wtargniemy do środka. Rozstrzelacie każdego wojskowego, który się wam nawinie pod celownik. Bez litości. To wszystko, czy ktoś ma jeszcze jakieś nowiny? Ja mam, powiedział Azjata z szarą chustą na głowie. Słyszałem, że wojskowi zatrudnili najemnika. Już miałem z nim do czynienia. Zastrzelił kilku moich najlepszych chłopaków. Mówią na niego żniwiarz. Słyszałeś o nim, Lisie? Zapytał szakal. Nic mi to nie mówi. Dobrze, więc zbierzcie ludzi, sprawdźcie sprzęt, nie żałujcie niczego, bierzcie najlepsze rzeczy. Niedługo wyruszamy. Wszyscy stalkerzy opuścili pokój narad. Na zewnątrz panował Saigon. Wszyscy biegali, przynosili skrzynie z amunicją i broń. Z oddali było słychać ryki silników kładów i hammerów. Hans, teraz już nie ma odwrotu. Albo uratujemy Zonę, albo zostaniemy pogrzebani razem z innymi, pod murami wojska. Wiem, dlatego proszę, nie daj się zabić, uśmiechnął się Hans. Stalkerzy ruszyli pomóc w przygotowaniach. Rozdział 17. Wojna o Zonę. Konwój naprawdę był długi. Niestety nie każdy stalker miał możliwość transportu. Inni szli spokojnym krokiem. Hans i Lis mieli możliwość przewozu hammerem. Konwój przejeżdżał przez pole, aż nagle zza górki wyłonił się T-14. Tu załoga czołgu Barolg. Dołączamy do konwoju, powiedział czołgista przez krótkofalówkę. Po 3 godzinach drogi konwój się zatrzymał. Z Hammera wyszedł szakal. Przyłożył krótkofalówkę do ust i powiedział: do celu zostało jeszcze kawałek drogi. Rozdzielcie się i okrążcie bazę.
Zaatakujemy na mój znak. T-14 zostaje tutaj. Hamery podjadą na bezpieczną odległość, razem z kładami. Nie dajcie się wykryć, bo plan nie wypali. Powodzenia. Wszyscy stalkerzy zabrali rozkładane CKM-y i wyruszyli. Szakal podszedł do Hansa i Lisa. Pogoda robi się kiepska. Będziemy walczyć w deszczu. Jedyne, o co się martwię, to to, żeby gąsienice nie ugrzązły w błocie, powiedział Szakal. Spokojnie, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Będziemy się martwić później, powiedział Lis. W ciągu pół godziny stalkerzy okrążyli bazę wojska. Zaczął padać ciężki deszcz, krople uderzały o lufy karabinów. Nikt nie drgnął, czekali na sygnał. Jeden ze stalkerów wyrzucał kiepa. Szakal powiedział stanowczo przez krótkofalówkę. Zaczynamy. Walczcie jak psy wojny. Do ostatniej kropli krwi. T-14 ostro ruszył w stronę bazy, a stalkerzy dalej czekali. Jeden ze strażników, który był na wieżyczce, zaczął krzyczeć. Ściągnęli go krótką serią z kałacha. Wszyscy wojskowi zostali jednak zaalarmowani. Wbiegli na mury, ze wszystkich stron rozlegały się strzały. CKM-y dudniły, wypluwając łuska za łuską. Krótkie serie z karabinów maszynowych zmieniały żołnierzy w mięsistą papkę. T-14 już podjechał. Czołgista nie ściągnął spustu z karabinu wieżyczki. Armata wystrzeliła, robiąc dziurę w murze. Wojskowi wysypali się z dziury jak piasek z rozbitej klepsydry. Stalkerzy ruszyli przed siebie. Wojskowi zaczęli rzucać granatami. Wszędzie walały się ciała martwych żołnierzy i stalkerów. Medycy nie wyrabiali z przenoszeniem rannych. Nagle z kłębu dymu wynurzył się T-90, poszerzając dziurę w murze. Kurwa, skąd on się wziął? Krzyknął Szakal. Wszystkie jednostki skoncentrować ogień na tym cholernym czołgu. T-90 orał gąsienicami gęste błoto z krwią, jadąc prosto na T-14. Barlock zaczął się cofać i ostro skręcił w prawo. Wieża obróciła się, celując w T-90. Armata wypaliła! Powstała wielka kłęba dymu. T-90 stanął w ogniu. Stalkerzy ruszyli do dziury, kule świstały nad głowami. Wokół muru leżały stosy trupów. Stalkerzy prawie wdarli się do bazy. Lee zbiegł razem z tym oddziałem. Jeden z drużyny podstawił nóżkę i podsadzał pozostałych do środka. Pogoda zrobiła się paskudna. Deszcz się nasilił, rozpętała się burza. Wszyscy wojskowi skupili się na dziurze. Baza była pokaźnych rozmiarów, miała hangary, główną bazę dowodzenia i jeden helikopter Mi-8. Stalkerzy wtargnęli do bazy, pozostawiając po sobie ścieżkę z martwych wojskowych. Zdejmijcie snajpera na wieży, krzyknął stalker z grupy Lisa. Lis szybko przyłożył oko do lunety. Po ułamku sekundy pociągnął za spust. Strzelec poleciał na barierki i spadł, roztrzaskując sobie głowę o mur. Z krótkofalówki wydobył się głos Szakala. Dowiedzieliśmy się, że jest tu ich przywódca. Zabijcie skurwiela za wszelką cenę. Niebo zrobiło się ciemne. Deszcz się nasilał. Kałuże były koloru karmazynowego. Wszyscy naprzód. Jak będziemy tak stali, to nas stąd przegonią. Krzyknął Lis do krótkofalówki. Wszyscy stalkerzy nagle ruszyli. Biegli przed siebie wściekle, prując z karabinów. Oni nie znają pojęcia śmierci ani litości, powiedział Lis sam do siebie. Stalker usłyszał startujący helikopter, a w drodze do niego był sam generał. Lis, jak wściekłe zwierzę, rzucił się w jego kierunku. Woda zmieszana z krwią chlapała mu we wszystkie kierunki. Nagle rozległ się huk z karabinu snajperskiego. Lis stracił równowagę i upadł na ziemię. Hans dogonił oddział Lisa, niestety było już za późno. Zobaczył tylko najemnika razem z generałem wsiadających do helikoptera. Hans, widząc leżącego Lisa, krzyknął i nie patrząc na innych, opróżnił cały magazynek w stronę helikoptera. Pilot szarpnął za drążek i uniósł maszynę. Hansowi skończyła się amunicja. Helikopter zaczął im uciekać. Hans podbiegł do Lisa, sprawdzając, czy nic mu nie jest. Stalker jednak z wielkim bólem podniósł się i wymierzył swój karabin snajperski. Celny strzał trafił w pilota. Helikopter runął na ziemię. W bazie ucichło. Deszcz zmywał sączącą się z ciał krew. Lis położył się na plecach i ciężko oddychał. Hans rozpiął płaszcz towarzysza. Kula trafiła w brzuch. Deszcz zmywał dalej sączącą się karmazynową posokę. Wezwijcie medyka! Krzyknął któryś ze stalkerów.
Hans klęczał przed lisem, próbując zatrzymać krwawienie. Lisie, nie umieraj tutaj, błagam. Na ciebie jeszcze nie nadszedł czas, to nie może się tak skończyć. To wszystko dzięki tobie się tu znalazłem i dalej żyję. Uratowałeś mi życie z 1000 razy, to ty mnie wszystkiego nauczyłeś, powiedział Hans, łapiąc przyjaciela za dłoń. To wszystko zawdzięczasz sobie, Hans. To dzięki swojej ambicji i umiejętności tutaj jesteś. Ja tylko pomogłem ci tu dotrzeć. Mogłeś zrezygnować w każdej chwili, ale ty się nie poddałeś. Lis zaczął krztusić się krwią. Gdzie jest ten jebany medyk? Krzyknął Hans w stronę stalkerów. Dziękuję ci za wszystko. Byłeś kimś więcej niż przyjacielem. Byłeś dla mnie bratem. Do zobaczenia po drugiej stronie. Będę czekał z Lebem. Nie możesz! Uścisk Lisa puścił. Stalker dalej klęczał przed zwłokami swojego przyjaciela. Hans, pełen złości, zacisnął pięści i szczękę tak mocno, że zęby zapiszczały. Zjawił się medyk. Hans, pełen furii, rzucił się na niego i zaczął okładać pięściami. Pozostali stalkerzy musieli go szybko powstrzymać. Nagle zjawił się szakal, wyciągnął pistolet i oddał parę strzałów w niebo. Hans przerwał okładanie medyka. Hans, rozumiem, że jesteś wściekły, ale to nie powód, by masakrować ryje naszym ludziom. Wszyscy rozejście, a wasza trójka zostaje, powiedział szakal, wskazując palcem na stalkerów. Pomóżcie mi przenieść Lisa do bazy. Przecież on tu nie może tak zostać. Tak jest, powiedzieli stalkerzy, ostrożnie podnosząc ciało Lisa. To wszystko, Hans. Misja skończona. Wracajmy do domu.